Minister zdrowia pan Adrian Niedzielski, a nie, Adam Niedzielski, Adrian to prezydent. Postanowił, że dzieci, a w sumie bardziej tutaj chodzi o młodzież, dostaną pozwolenie od rządu na wyjście z domu w godzinach 8:16. Dziękujemy, brawo! Mieliśmy już bardzo dużo wniosków dotyczących sytuacji, że mamy okres ferii, które niestety nie są tymi prawdziwymi feriami, które mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Dlatego chcielibyśmy dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza, żeby dzieci w tych godzinach 8:16 mogły samodzielnie przebywać poza miejscem zamieszkania, mówił minister zdrowia. Zastanawiające jest to, jak łatwo daliśmy zamknąć dzieciaki w domach. Gdyby to chodziło o dorosłych, nie wiem, blondyni tak w wieku 25-40 lat nie mogą wychodzić sami z domu w określonych godzinach, a bruneci powinni skakać na jednej nodze idąc do pracy, to od razu byłby dym. Wtedy każdy czułby się zniewolony, ale jeśli chodzi o gówniarzy, to jest okej. Przecież oni i tak się tylko szlajają po ulicach zamiast siekać Fortnite'a przed kompem w domu, skoro już lekcji online nie ma. Ja wam powiem, że tu chodzi o sam fakt, jaki dotyczy człowieka, nieważne czy pełnoletniego, czy nie. Wiadomo, że rodzice małych dzieci tego nawet nie odczuli, bo maluchów samych i tak na dwór się nie puszcza z reguły, ale że rodzice takich nastolatków pozwolili na to, aby ktoś ich dzieciom mówił, że mogą wychodzić z domu tylko z rodzicami. Ja przypomnę tylko, że państwo polskie i rząd i pan Niedzielski i Czarnek nie są od wychowywania naszych dzieci. Mogą nam pomóc, mogą nam sugerować odpowiednie rozwiązania, ale nie powinni decydować o naszych dzieciach. No ale cóż, zakaz niezgodny z prawem, z konstytucją łaskawie został cofnięty na czas ferii. Ciekawe jest też to, jak argumentują każdą swoją zmianę zdania. Czego byście nie zrobili, zawsze można na wszystko spojrzeć z dwóch stron. Z pozytywnej i negatywnej. I zawsze mówią o tej dobrej. Jak zakazują, to już nie wspominają słowem o tym, że ograniczają nam wolności, tylko zabezpieczają nasze zdrowie. Jak już wypuszczają nas z domu, to nie wspominają o tym, że znowu jest ryzyko, że się pozarażamy, a mówią wyłącznie o tym, że przywracają nam te wolności, które nam zabrali. Ciekawe, co? I super! Tylko co ta młodzież będzie w ogóle robić? Tak w mniejszych miejscowościach dla dzieciaków 13+, nie za wiele się dzieje. Na plac zabaw zbyt duzi, McDonaldy tylko na wynos, kopanie piłki wszędzie zabronione, krzyki i śmiechy na podwórku nie są mile widziane, stoki zamknięte, hotele zamknięte, już nawet trzepak na podwórku to rzadkość. Może lepiej jednak poharatać w tego Fortnite'a? Pamiętacie tę sytuację, kiedy kierowca autobusu w Warszawie pod wpływem narkotyków doprowadził do śmiertelnego wypadku? Pewnie mało kto pamięta, bo wybory się skończyły i już nie ma potrzeby torpedowania Warszawy przez TVP, ale sprawa ma dalszy ciąg, więc ja wam przypomnę. Jak zaznaczyła prokurator, mężczyzna nie wykonał manewru zmiany pasa i jadąc po pasie jezdni prowadzącym do zjazdu z trasy uderzył w bariery energochłonne. W wyniku uderzenia pojazd wybił się i przerwał w przegubie, a jego przednia część spadła z wiaduktu. W zdarzeniu śmierć poniosła jedna z pasażerek autobusu, kilkanaście osób zostało rannych. Jak znam życie, większość z was już o tym zapomniała i wam przypomniałam, prawda? No właśnie, a tu dopiero prokurator postawił akt oskarżenia w sprawie. No wydawać by się mogło dość oczywistej. Przypomnę, że w wypadku funkcje życiowe straciła jedna kobieta, wielu ludzi zostało rannych, a kierowca jeszcze w autobusie posiadał porcję substancji psychoaktywnej. Ja osobiście już myślałam, że sprawa jest załatwiona. Chłop się przyznał do wszystkiego, odpowiada z wolnej stopy, nie mataczy, to wyrok też już powinien nastąpić, ale nie. Nie w Polsce. W Polsce jeszcze pewnie kilka miesięcy będzie ta zabawa trwała. Jakby FBI to musiało rozpracowywać. Szybko to potrafią zajmować się tylko stonogą i giertychem. Chociaż z marnym skutkiem, bo ani u tego nie dało się niczego udowodnić. Nawet na tyle, żeby wsadzić ich do aresztu, już nie mówiąc o wyroku pozbawienia wolności. I z jednej strony szkoda chłopaka, bo w tak młodym wieku grozi mu do 12 lat więzienia, z drugiej strony wykazał się skrajną głupotą i nieodpowiedzialnością. Ja wiem, że padały tłumaczenia, że kierowcy są przepracowani, no ale sorry, jakby zasnął za kierownicą ze zmęczenia, to byłoby mi go podwójnie szkoda, ale że się naćpał, to tutaj tłumaczenia nie ma. No nie ma. Jak już wspominałam o Dniu Dobroci dla Dzieci, to pan Niedzielski leci dalej. I tu kolejne prezenty z rękawa wyciąga. Otóż jeśli liczba zakażonych będzie się utrzymywała w skali 10 tysięcy dziennie, to najmłodsze dzieci wrócą do szkół oczywiście. To wszystko zależy od tego, jak spędziliśmy Sylwestra i święta. Jesteśmy zatem znowu w takim, można powiedzieć, krytycznym okresie, który zdecyduje o tym, czy po 17 stycznia będziemy mogli dokonać takiego kroku, który będzie szedł w kierunku poluzowania. Jeśli sytuacja się pogorszy, nawet przewidywany jest ewentualny wariant obostrzeń. Jeśli nie było nas na ulicach, bo wszyscy siedzieli i imprezowali w domu, to liczba zakażonych oczywiście i tak wzrośnie. Także panie Niedzielski nie ma co się cieszyć niby pustymi ulicami, bo wybiła 24 i niebo od fajerwerków było białe. No i że ludzie nie mogli zorganizować imprezy na sali balowej, nie znaczy, że nie potrafią się zorganizować wcale, bo kto jak kto, ale w takich sytuacjach jesteśmy solidarni i w pełni zaangażowani w organizację, choćby nie wiadomo co się stało. Impreza musi być, bo jak to się mówi, jak ktoś w Sylwestra jest trzeźwy, to trzeźwy jest cały rok, a tak to chyba być nie może. Brawo! Brawo, gratulacje, naprawdę, jestem w szoku. Jak można zrujnować jednym kiwnięciem palca gospodarkę, zamknąć stoki, hotele, zabronić Sylwestra i wprowadzić zakaz przemieszczania się, powołując się na ustawę, gdzie jasno jest napisane, że można ograniczyć sposób przemieszczania, a nie całkowicie zamknąć ludzi w domach. A my Polacy, jak nie drzwiami, to oknem. Zabronią nam nart, weźmiemy sanki. Zabronią nam wyjść po 19, zaczniemy pić od 18. To jest niesamowite. Mimo tego, że wyciągi zamknięte, bo przecież jadąc tym wyciągiem możesz się czymś zarazić, a ciągnąć sanki za sobą to już nie, ale pan Niedzielski oczywiście zauważył problem i przedsiębiorczość Polaków i nie pozwoli na to, żebyśmy się dobrze bawili. Szefa resortu zdrowia musiał zdenerwować zdjęcia, które ukazały się w noworoczny weekend w mediach społecznościowych. Widać na nich, że ludzie pojawili się na stokach niczym seniorzy przy urnach wyborczych po nawoływaniu Morawieckiego. Nie jeździli na nartach, gdyż wyciągi są od 28 grudnia nieczynne. Dla pieszych czynny jest też wyciąg w Białym Miarze. Jego właściciele powołują się na tekst rozporządzenia Rady Ministrów, które nakazało zamknięcie stoków narciarskich, wypożyczalni sprzętu sportowego oraz szkół narciarskich. Rozporządzenie nie zakazuje natomiast funkcjonowania naszej kolei linowej, która będzie w najbliższych dniach obsługiwać ruch turystyczny pieszy, informuje ośrodek. Oczywiście nie tylko Polacy nie umieją usiedzieć, również niemieckie instytucje apelują do obywateli, by zrezygnowali z odpoczynku, choćby jednodniowego w kurortach, ale to na nic. Na parkingach na południu kraju brakuje miejsc. Deutsche Welle informuje, że kilkadziesiąt tysięcy osób postanowiło poszukać wytchnienia w bawarskich górach. W niektórych miejscowościach zrobił się taki tłok, że ciasno jak w obozach. Ups.